Młodzieżowa Rada Miasta Sieradza zorganizowała nietypowy happening. Młodzież z sieradzkich szkół ponadgimnazjalnych i harcerze postanowili wyszorować Łokietka. To rzeźba przedstawiająca króla Władysława Łokietka stojąca na Placu Wojewódzkim. Ponieważ w tym roku obchodzimy 880-lecie pierwszej wzmianki o Sieradzu, pomyśleliśmy, że to będzie świetna okazja do tego, by zachęcić sieradzan o dbanie o nie tylko ten pomnik, bo ten pomnik jest symbolem, ale to jest dbanie przede wszystkim o historię naszą, Polaków, Sieradza, by mieszkańcy mieli świadomość tego, że mają bogatą historię i wypada o nią dbać. Rzeźby pojawiły się na Placu Wojewódzkim w Sieradzu pod koniec lat 70. XX wieku, kiedy miasto uzyskało status województwa. Nie planowano tam wówczas parkingu, a kamienne monumenty miały być ozdobą przestrzeni publicznej. Przez wiele lat jednak rzeźby były właściwie zapomniane. Sieradzanie przechodzący lub parkujący obok samochody nie zwracali na nie uwagi. A ty sama zwracałaś na nie uwagę wcześniej? No przyznam się, że średnio. Zawsze zdawały mi się troszkę abstrakcyjne. Tam akurat Łokietka tak może niekoniecznie na początku poznałem, szczerze powiedziawszy, ale gdzieś to mnie intrygowało, aczkolwiek chyba mało jest informacji, gdzie w sieci można znaleźć o tych rzeźbach. Zostały zapomniane dlatego, że plac się zmieniał na przestrzeni lat i został umeblowany też trochę w jakiś sposób. Choćby potrzeby parkingowe wymusiły tutaj aranżację przestrzeni. I one zostały zapomniane, dlatego że nikt nie uwzględnił ich w tej aranżacji przestrzeni. Znaczy nikt nie pomyślał, co z pomnikiem, który jest 1,5 metra od miejsca parkingowego. Czy należałoby wytyczyć jakąś bezpieczną strefę wokół niego? Czy w jakiś inny sposób podkreślić tę przestrzeń? One po prostu były kompletnie niezauważone przez nikogo. Niewidzialne pomniki. Wojciech Muzal zainteresował się rzeźbami w 2007 roku. Od kilku lat był dziennikarzem Radia Łódź i postanowił odkryć ich historię. Lubię spacerować po Sieradzu i się rozglądać, szukać tematów, miejsc, o których mógłbym się czegoś więcej dowiedzieć i zrobić jakąś audycję radiową, no bo jestem dziennikarzem. I kiedyś się przyglądałem tym rzeźbom, które na stałe wpisały się w krajobraz Sieradza, już tego Sieradza, w którym ja bywałem jako kilku czy kilkunastoletnie dziecko. A jednak, mimo takiego trwałego wpisania się w krajobraz, to nikt nie wiedział wtedy, co te rzeźby symbolizują i skąd one się w ogóle wzięły na Placu Wojewódzkim. Pytałem w magistracie nawet różnych ludzi, którzy powinni być wtajemniczeni i mam wrażenie, wtedy takie odnosiłem wrażenie, że dopiero otwierałem im oczy na to, że w ogóle Plac Wojewódzki takimi rzeźbami, które ewidentnie mają wspólny mianownik, jest udekorowany. Zrobiłem audycję, w której wypowiedziała się i to było coś ciekawego, myślę, dla słuchaczy, dla mnie przede wszystkim. Autorka koncepcji zagospodarowania Placu Wojewódzkiego w Sieradzu opowiedziała mi o tym wszystkim i od tej pory uważam te rzeźby za ozdobę, a nie coś, co by szpeciło plac, bo tak naprawdę jakbyśmy je ustawili w jakiś bardziej przemyślany sposób, wzbogacili o iluminację, jakieś podkreślenie na Placu Wojewódzkim, to stanowiłyby one bardzo fajną wartość dodaną do placu. Pierwszy krok został zrobiony. Władysław Łokietek został wyszorowany i dzięki temu zauważony przez mieszkańców miasta. Młodzież we współpracy z przedsiębiorstwem komunalnym i firmą Sircha przywróciła mu dawny blask. No według mnie to jest dobra sprawa, ponieważ są już trochę zniszczone. Ja jestem troszkę może przygnębiony z tego powodu, że mało osób generalnie nawet w taką akcję się włącza, że mało tych mieszkańców Sieradza przychodzi zobaczyć, co Młodzieżowa Rada Miasta tutaj robi, co my tu robimy, że nie wyrażają zainteresowania o sprawy i własne otoczenie. Mimo to uczestnicy akcji Wyszoruj Łokietka nie zamierzają się poddawać. W planach mają oczyszczenie pozostałych rzeźb, m.in. macierzyństwo przed Urzędem Miasta i wierzby przy ulicy Kościuszki.